Licealista Wojtek Zaniewicz ma dosyć tego, że jego dziewczyna Ania nie ma dla niego czasu, ponieważ każdą wolną chwilę poświęca nauce do matury. Chłopak chce zwrócić na siebie jej uwagę i wzbudzić u niej zazdrość. Zamierza poderwać na jej oczach jakąś dziewczynę. Naprawdę ci się podobam? No nie! Super! Przestań krzyczeć po pierwsze, a po drugie nie podobasz mi się. Sorry. Zaczekaj, proszę cię, pomóż mi. Weź te ręce i mnie przepuść, dobra? Proszę ci, zapłacę ci, dobra? Zapłacę. Widzisz tamtą dziewczynę? No widzę. Muszę wzbudzić w niej zazdrość, kurde, przytul mnie, zapłacę ci... dwie dyszki. Może być? Trzy dyszki i cię przytulę. No kurde, moje ostatnie. Twój problem. Dobra, trzymaj, masz, tylko mnie przytul. Zaczynamy? Chodź. Dobra, chodź. Kurde, nie widzi. Słuchaj, ja mam lepszy pomysł. Żeby wzbudzić w niej zazdrość, ale dopłacasz mi dyszkę. Dobra, ale jutro. Dzisiaj już jestem zbukany, proszę cię. No dobra. Jak ty masz na imię? Wojtek. Jezu, Wojtek, jaki ty jesteś cudowny. Dobrze, że cię mam. O, cześć, Wojtek. Ty jesteś cudowna. Hej. To jest moja koleżanka tylko, żeby nic nie było. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Hej, przeżywa ciężkie chwile. Naprawdę, chciała się przytulić. Proszę cię, pożycz mi książkę, bo zapomniałam swojej, z biologii. A ty nie jesteś czasem zazdrosna? Proszę cię, daj, bo mi się spieszy. Ja zazdrosna? No przecież powiedziałeś, że to tylko koleżanka. No ale kurde, ona mnie chyba podrywa, przecież to widać. No ale nawet jeśli, no to przecież wiem, że mnie kochasz, jesteś moim chłopakiem i uważam, że nie mam powodu, żebym była zazdrosna. Na tym polega związek. Dobra. Dzięki bardzo, pa. Pa. No i cztery dyszki szły.